Czy Europa przetrwa zimę i jaka Unia Europejska wyłoni się, jeśli przetrwa ten kryzys energetyczny, kryzys wojenny? Kto będzie stał na jej czele i czy w ogóle będzie jakieś spójne przywództwo europejskie. O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Profesor Marek Cichocki, Kolegium Civitas. Witaj serdecznie. Witam. Dzień dobry. Przetrwa Europa zimę. Nie, no jasne, że przetrwa. Dlaczego ma nie przetrwać? Um, tak czytam właśnie takie coraz bardziej paniczne jakieś teksty, zwłaszcza w Niemczech, bo tam no właśnie, media nie... żyją strachem niemieckie. To jest uh, ulubiony temat, uh, pobudzający uh, każdego Niemca do refleksji, do działania. I tam właśnie czytam uh, takie hiobowe. Jakieś wieści, tylko od czasu ktoś przytomnie zauważy, że nawet jeżeli tam by ktoś musiał przykręcać w zimie kaloryfer do 18 stopni, to jednak to w ca cały czas nie jest, że marzniemy albo zamra zamarzamy. To no ja słyszałem takie szetka. jakieś głosy, nie wiem, jakichś polityków niemieckich czy jakichś działaczy, którzy mówią, że w centrach miast trzeba organizować takie miejsce, w którym będzie można się ogrzać. Tak brzmi koksowniki. bardzo Właśnie Koksowniki. No był bo też przetrwaliśmy w 1979. Pamiętasz, też przetrwaliśmy? Ja byłem małym chłopcem wtedy bardzo. No ja też, no, ale pamiętamy. Tak. To dobrze, ale tak politycznie, znaczy, czy jakby ten, bo ja też myślę, że gospodarczo no, będą, trochę będzie kłopotów, będzie dużo artykułów, ja będę miał o czym mówić w układzie otwartym, ale. Też myślę, że Europa i Unia Europejska to przetrwa, tylko pytanie, czy dojdzie do dużych turbulencji? Czy jest potencjał do zmiany układu sił w Europie? Czy będzie tak, że wszyscy znowu mają te mniejsze państwa, napinają mięśnie, my mamy nadzieję, że wreszcie ci Niemcy to teraz dostaną w tyłek, a na końcu. Spotka się kanclerz Niemiec, może już nowy, chociaż pewnie nie nowy, z prezydentem Francji i będzie jak zawsze. Hmm. I będzie nam dobrze. To znaczy, że jest nam... świetnie w Unii. Znaczy, na, na, na pewno to jest tak, że, 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 że ta zima i, i um, problemy energetyczne i też gospodarcze, finansowe, które b, będą w oczywisty sposób się z tym wiązać, one na pewno będą um, problemem dla poszczególnych państw europejskich, dla poszczególnych społeczeństw europejskich, też z punktu widzenia stabilności systemu politycznego, kontraktu społecznego. To z całą pewnością. Um, nie będzie y, u, łatwe, i myślę też, że y, część establishmentu politycznego, i także mediów y, y, przygotowuje się już do tego, y, pisząc y, coraz częściej o tym, że no. Rośnie niebezpieczeństwo bardzo poważnych protestów, oczywiście jakichś prawicowych prób re rewolty, niemalże obalenia istniejących rządów. No i właśnie na końcu też jest ta perspektywa obalenia Unii Europejskiej. Mi się wydaje, że to jest trochę jednak cały czas z dziedziny dobrze już znanego od kilku Lat projektu Strach, którym zarządza się politycznie w wielu państwach europejskich sytuacją. Brexit zresztą był takim doskonałym tego, tego przykładem. Natomiast w związku z tym, jakby z punktu widzenia sytuacji w poszczególnych państwach europejskich, to oczywiście różne rzeczy się będą działy i na pewno rządy nie będą miały łatwo. Ale może to I dobrze, że wreszcie nie będą miały łatwo. Może dobrze, że będą musiały się wysilić y, 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 i może zmienić też swoją politykę, oby tylko nie sięgały zbyt często, y, jak to się zaczęło pojawiać, po, po takie środki przymusu czy, 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 czy przemocy wobec tych, którzy po prostu nie zgadzają się z tym, że mają coraz bardziej biednieć albo że mają coraz bardziej ponosić koszty czyjeś głupiej, bezmyślnej y, po polityki. No ale tak bywało już w Unii. Europejskiej i niewiele wskazuje na to, żeby to mogło się zmienić. Najsilniejsi będą próbować wpływać na to, żeby oni ponosili mniejsze koszty a ci słabsi no, będą mieć mniej siły, no więc będą musieli mu no tak, prędzej czy później ulec, takich, tak? To Rzeczy, to coś... które mnie bardzo ujęły z, z niemieckich mediów, to jest pomysł różnych niemieckich firm, żeby właśnie oszczędzać w związku z nadchodzącym kryzysem energetycznym poprzez wysyłanie przymusowe pracowników na home working, czyli inaczej hmm. mówiąc będziemy oszczędzać zużycie prądu, przerzucając to na <śmiech> naszych <śmiech> pracowników. Więc oczywiście, że jest tak, że jak ta sytuacja, kiedy biedniejsi, stają się coraz biedniejsi, prawda? Kiedy koszty są przerzucane na tych, którzy są słabsi, jeżeli ten rozdziew, który już znamy od, 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 od dłuższego czasu w wielu społeczeństwach europejskich będzie się powiększać, jeżeli nie będzie próby rewizji dotychczasowej polityki w tym względzie, no to oczywiście jakby te rządy będą miały coraz większy problem. Natomiast jeżeli mówimy o samej Unii Europejskiej, jeżeli ty pytasz o to czy jakby no to nie będzie tak, że znowu na końcu Niemcy z Francuzami usiądą do stołu i będą decydować i mówić jak ma być. No to pojawia się takie pytanie, a jaką mamy jaką mamy inną opcję? Czy są no jacyś kandydaci do tego, którzy do tego aby zbudować realną alternatywę, którzy są w stanie zaproponować Inny sposób rządzenia Europą, bo ja sam jakby często zrzymam się na Niemców na to, że oni w taki łatwy sposób identyfikują się, jakby sami się utożsamiają z tym, że są całkowicie niezbędnymi przywódcami Europy, bo jak widać ich kwalifikacje w tym względzie no, nie są wcale aż tak dobre, jak oni sami o sobie myśleli, ale no, warto zadać sobie pytanie, kto jest innym kandydatem? Kto chciałby, kto chciałby na to miejsce? Tak. No, na to miejsce to pewnie nie ma, nie ma potencjału, no żeby ktoś ich zastąpił. Jest potencjał do tego, żeby ktoś mógł dołączyć, tak? żeby ten układ sił był bardziej zbalansowany. Wydawało się, by, że my jesteśmy takim kandydatem też do tego, żeby no, odegrać większą rolę. Tak? Z racji tej roli, którą nam e, e, narzuciła sytuacja no, za, za wschodnią granicą. No, Gwałtowne polepszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, zwiększenie naszej wagi, w związku z tym, że odgrywamy taką, a nie inną rolę. I też jakby w, no wzrost prestiżu Polski w każdym razie wśród tych państw Europy Środkowej na pewno. Tak? Tu jakby jesteśmy dużo silniejsi niż byliśmy. No i tak to szło w tym kierunku, tylko nagle okazuje się, że no dobrze, no to rozmawiamy o KPO i jest gorzej niż było, że już się dogadaliśmy. Okazuje się, że w ogóle się nie dogadaliśmy. I że nasza strona już mówi, nie, no to nie, nie będziemy się dogadywać, tak? bo politycznie pewnie nam bardziej się opłaca pokazać, że jesteśmy w kontrze. Do nich to jest trudna sytuacja, no to mamy sytuację wojenną, która mobilizuje, ale też może będziemy mieć sytuację do mobilizacji z. Przeciwko Brukseli, która jest też takim wygodnym workiem do, do bicia. A Bruksela też jesteśmy bardzo wdzięcznym workiem. W drugą stronę wybory są nie tylko w Polsce w najbliższym czasie. Jakby z tego punktu widzenia, no to szanse na to, żeby nasza rola wzrosła na razie są mizerne. Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że żeby dołączyć. To ktoś się musi posunąć, żeby znalazło się miejsce dla tych, którzy ewentualnie by dołączyli. I myślę, że no, ci, którzy by musieli się posunąć, to mam na myśli dwa państwa w Unii Europejskiej, a przede wszystkim to jedno, o którym do tej pory głównie mówiliśmy, to tam moim zdaniem, w dalszym ciągu nie ma świadomości takiej konieczności czy takiej potrzeby, aby się posunąć, jest raczej próba zarządzania głębokim kryzysem, w którym przede wszystkim Niemcy z powodu Rosji i Putina się dzisiaj znalazły. Po drugie. Um, musi być też potencjał tego kogoś, kto um, mógłby do, dołączyć, i tutaj jest zgoda, że to, co się dzieje od kilku miesięcy, um, buduje pewne warunki do pojawienia się takiego potencjału. Ale to też jest też drugie pytanie. Czy my będziemy potrafili ten potencjał rzeczywiście w taki sposób wykorzystać, żeby on nam się pozwolił dołączyć, do, do albo w każdym razie, żeby wejść do takiej gry i zacząć formułować pewne własne warunki no wejścia naszego, jako, 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 jako partnera do zarządzania Unią Europejską, która wówczas musiałaby przypominać bardziej. Prawdziwy sojusz polityczny i też w jakiś sposób sojusz w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie tak naprawdę no przede wszystkim politykę kształtowaliby ci, którzy byliby zdolni w, jakby włożyć w ten sojusz swój realny potencjał. I wtedy rzeczywiście, jakby mówimy o zupełnie innej sytuacji, ale to są. Warunki, które się dopiero w tej chwili tworzą, i jest pytanie o to, czy my będziemy w stanie rzeczywiście te warunki dobrze dla siebie wykorzystać. Bo wydaje się, że inaczej niż 15-10 lat temu, nie dlatego, że rządzili ci, ci inni, tylko po prostu byliśmy słabszym, słabszym państwem, słabszym gospodarczo. No a dzisiaj przez wojnę jeszcze staliśmy się dużo bardziej silniejsi politycznie. Wydaje się, że ten. Potencjał jest, tylko nie wiem, czy jest wola, umiejętności, taka dynamika, która pozwoliłaby doprowadzić do tego, żeby te strony, jakby żeby obie strony zobaczyły, że, że jest o czym rozmawiać. Znaczy to, co się wydarzyło za sprawą inwazji Rosji na, na, na Ukrainę, rzeczywiście otworzyło jakby nową sytuację w Europie. To jest, to jest pewna możliwość. Teraz jest pytanie, czym ona się, czym ona się wypełni. I oczywiście, że. No, w takich marzeniach można by było sobie powiedzieć, że ona powinna się wypełnić taką właśnie z, z, zmienną formułą zarządzania bezpieczeństw, polityką bezpieczeństwa, czy w ogóle szerzej polityką w Europie. Taką formułą, którą kiedyś bardzo dawno w latach 90. w swojej książce o, 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 o polityce światowej Zbigniew Brzeziński określił takim rdzeniem bezpieczeństwa europejskiego wymieniając razem cztery państwa które jego zdaniem stanowią taki rdzeń geopolityki bezpieczeństwa Europy czyli Francja Niemcy Polska i Ukraina. I to można powiedzieć że jakby to jest taki ideał. Natomiast oczywiście no ym, ten ideał może się nigdy nie ziścić, dlatego że to nie jest żadna tajemnica, że jakby ani we Francji, ani w Niemczech nie ma wielu zwolenników, takiego sympatyków tego typu rozwiązania. Raczej Francja dąży do tego, żeby przytrzymać Niemcy w takim starym modelu zarządzania Unią, tylko żeby Niemcy dali więcej pieniędzy, wtedy Francuzi będą mogli więcej w tej Europie rządzić, bo będą mieli więcej pieniędzy do rozdania, szczególnie na południe. A Niemcy też, jakby moim zdaniem, w dalszym ciągu nie są gotowi do tego, żeby w jakiś zasadniczy sposób przewartościować, zmienić swoją politykę w Europie. Nie są, nie są gotowi dlatego, że w dalszym ciągu są bardzo silnie zakotwiczeni w pewnym dotychczasowym układzie polityczno-biznesowym, który od 30 lat od zjednoczenia Niemiec kształtuje politykę tego państwa także w stosunku do Europy Środkowo-Wschodniej, także w stosunku do Rosji. Musiałoby zapewne też dojść do zmiany politycznej w Niemczech, no bo ta formacja, prawda, S SPD i ten establishment tej partii no, rzeczywiście jest, jest daleki od zdolności, od zdolności do zmiany. No, ale możemy sobie wyobrazić sytuację, w której wiek, znacznie większą rolę w polityce niemieckiej odgrywają na przykład Zieloni. I tam ten potencjał do zmiany pewnie jest znacznie większy. Znaczy w tym sensie, że Zieloni to jest ta partia, która rzeczywiście jakby myśli o polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa, także w ogóle o polityce europejskiej. Niemiec w dalszym ciągu w taki nieestablishmentowy sposób, czyli jakby cały czas odwołuje się do swoich prawdziwych politycznych źródeł, bo ona rzeczywiście ta partia wyszła, z antyestablishmentu tak. i oczywiście później przychodziła różnego rodzaju ewolucje stawała się z, na przykład za sprawą y, Joszki Fischera bliższa tego establishmentu ale ona nigdy tego antyestablishmentowego sposobu myślenia nie porzuciła jednocześnie też ona nie jest partią taką antyamerykańską w, w swoim sposobie myślenia o Europie i rzeczywiście ona niesie ze sobą pewien, pewien potencjał zmiany, ale wydaje jest mi się, że to jest partią, za mało. jedyną która, która partią, która może spokojnie powiedzieć, że my z Rosjanami nic nie robiliśmy. Tak, ale wydaje mi się, że to jest za mało. Znaczy tutaj rzeczywiście bym musiał, bo zieloni nigdy nie będą, znaczy nigdy, no, tego nie powinno się mówić, ale raczej znaczy jest mało prawdopodobne, że zieloni, kiedy będą w Niemczech rządzić samodzielnie, będą rządzić w koalicji, będą potrzebowali do tego partnera. Inaczej mówiąc, tutaj musiałoby zajść jakaś istotna zmiana, jeżeli chodzi o sposób myślenia tego o czym mówiłem, a co jest zasadnicze dla niemieckiej polityki europejskiej, mianowicie tego politycznego i gospodarczego establishmentu, który od 30 lat kształtuje politykę europejską i światową zjednoczonych Niemiec I, i i tu muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie pojawił się artykuł, który po raz pierwszy moim zdaniem był takim sygnałem, że, że, że są w Niemczech ludzie i to z samego serca tego establishmentu. Którzy zaczęli zastanawiać się, czy nie jedynym wyjściem dla Niemiec jest jednak radykalna zmiana ich dotychczasowej polityki. Dlatego, że problemem Niemiec nie jest to, że przestaną być Hegemonem w Europie. Bo po pierwsze, nie ma, jak powiedzieliśmy już sobie, żadnego innego kandydata, który chciałby usiąść na tym miejscu. Nie, nie ma nikogo. Który chciałby, to może jest wielu tylko, którzy nie, myślę, że, a, a mają potencjał kto by do chciał, tego. Kto by chciał, kto by chciał usiąść na tym miejscu? Bo ja nie znam Kaczyński miejscu. pewnie by chętnie no właśnie usiadł, myślę, że, gdyby miał do tego potencjał. Myślę właśnie, że to jest tego problem potencjał. polskiej polityki, także tej po prawej stronie, że to wcale nie jest tak, że my byśmy chcieli usiąść na hmm. miejscu, że my bardzo chętnie pokontestujemy, bardzo chętnie pokrytykujemy, my chętnie powiemy, że to jest wszystko bez sensu, ale tak, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność, taką no Pełną, to wydaje mi się, że właśnie nie ma za bardzo kandydatów. I zresztą nie tylko dotyczy to Polski, ale myślę, że Francuzi też wcale nie są gotowi do tego ani chętnie, żeby zasiadać w to miejsce. Wszyscy chcieliby mieć tych Niemców dalej w tym miejscu, w którym oni się znajdują, tylko bardziej być zdolny ich sterować i korygować ich, 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 ich działania. A więc nie ma za bardzo kandydata. A poza tym, no Niemcy rzeczywiście posiadają bardzo rozbudowane instrumenty wpływania na Politykę europejską, i to widać na różnych przykładach, i to widać na przykładzie polityki neutralności, neutralności emisyjnej, zielonego nowego ładu, to widać także na przykładzie polityki związanej z praworządnością. Co do tego, moim zdaniem, nie ma cienia wątpliwości, że rzeczywiście ci Niemcy mają bardzo rozbudowane instrumentarium. Poruszania tymi różnymi mechanizmami instytucjonalnymi w Unii Europejskiej. I bo nie przez lata bardzo dobrze rozumieli, jak ten mechanizm działa, I sami go tworzyli. tworzyli i po prostu w kluczowych miejscach powkładali te śrubki, które, swoją, na, które umieją tak kręcać. Tak, wykorzystując swoje przewagi polityczne, ekonomiczne. Oczywiście, że oczywiście, że hmm. tak. I, i, I nie wydaje mi się, żeby oni byli gotowi się tego instrumentu wyzbyć. Powiedzieć Nie, nie będziemy już tego robić że to, więc wydaje mi się, że jakby problemem Niemiec nie jest to, że nie będzie hegemonem w Europie, nie będzie tym dalej liderem w Europie. Problem, problem Niemiec leży gdzie indziej, bo Niemcy w dalszym ciągu będą posiadać ten mechanizm, będą posiadać różnego rodzaju przewagi i nie będą mieli za bardzo konkurencji. Natomiast problem Niemiec dzisiaj z powodu tego, co się wydarzyło leży gdzie indziej, utraty wiarygodności. Uwiat, utraty wiarygodności w Europie, ale nawet przede wszystkim z niemieckiego punktu widzenia w stosunku do Ameryki, To Stanów, Stanów Ale też utraty wiarygodności elity politycznej wobec swojego społeczeństwa. No tak, bo to oczywiście też jest społeczeństwo, duża zmiana. Społeczeństwo zobaczyło, że elity robiły po prostu głupie i skandaliczne rzeczy, a co, co, co gorsze, jeszcze w ogóle nikt nie czuje się odpowiedzialny i nie chce powiedzieć tak. nawet przepraszam, włącznie z panią kanclerz Angela Merkel, która stwierdziła, że ona wszystko zrobiła świetnie i e, zrobiłaby to i, i, ponownie to samo, a nawet może, a może nawet, a, a może nawet bardziej. I w związku z tym, Wracam do tego tekstu, którym, o którym wspomniałem. No właśnie, bo nie co to za tekst bo to, to, to jest tekst, ciała. który napisał y, 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 człowiek należący do tego, jakby do serca tego establishmentu, Ishinger. To jest, on, on pochodził z takiej szkoły dyplomatów Genshera jeszcze, takiej z, z starej. To jest ten twórca Munich Security a, Forum, taki przez, przez potężnie lat, w, lat, tak, przez wpływowej lat instytucji. Kształtował, był, był twarzą i główną osobą, tak prezentującą Prestiżowego Forum Bezpieczeństwa w Monachium, taki, takiego jednego z głównych instrumentów, właśnie oddziaływania przez, przez Niemców na politykę b, 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 bezpieczeństwa, gdzie zapraszano ekspertów, polityków. Tam występował między innymi Putin w 2007 roku, gdzie właśnie tam wystąpił. I tam wystąpił też Zełęski tuż przed, tuż przed tak, wybuchem a tuż wojny. Tak, przed wybuchem wo 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 wojny z z z Ishinger, który później jakby też, no tam się różnego rodzaju rzeczy okazały, jego gwiazda trochę przyplakła, bo zaczęto wyciągać także takie negatywne strony jego, jego działalności. Tak tak, on, tak, po prostu te, to forum było miejscem uprawiania bardzo silnego lobbingu, lobbingu i bardzo konkretnych wpływów, konkretnych firm. Także konkretne... przez, przez, przez właśnie i Ishingera, on miał w tym bez wątpienia swoją korzyść, udział o tym, o tym pisano dosyć, dosyć szeroko. Niemniej, on pozostaje taką osobą, która stanowi reprezentanta tego, tego starego establishmentu politycznego. I on napisał niedawno taki tekst do Foreign Affairs, w którym ja po raz pierwszy zobaczyłem klarowną propozycję sformułowaną wobec Amerykanów, co Niemcy mogłyby zrobić, żeby odzyskać całkowicie albo w znacznym stopniu swoją wiarygodność. Co on napisał? On napisał właściwie kilka rzeczy. Przede wszystkim jednak Niemcy muszą całkowicie przekierować się w stronę, w stronę Ukrainy i stać się głównym w Europie państwem wspierającym y, 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 zwycięstwo y, u, Ukrainy, czy jakby doprowadzenie do końca tego konfliktu w sposób, który byłby satysfakcjonujący dla, czy możliwy dla przyjęcia przez, y, przez Kijów, a później przez zaangażowanie się w odbudowę, y, w odbudowę u, u, Ukrainy. W ten, y, ta propozycja jest w istocie dosyć oczywista, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie na długi czas, a dłuższy czas na pewno, y, Niemcy straciły Rosję jako partnera gospodarczego. W związku z tym, że znaczy Rosja się... straciła cały Zachód jako partnera gospodarczego? Tak, no ale przede wszystkim jednak tak. Niemcy, kt... mm -hmm. gospodarkę niemiecką, tak. która była gotowa no, bardzo daleko iść w inwestycjach, jeżeli chodzi o stosunki z, z Rosją. Więc ten wniosek wydaje się dosyć oczywisty. To, co mówi Ishingar, ale z punktu widzenia, tak jak Ty mówisz, chociażby SPD, czy, czy Scholza, czy całego tego towarzystwa, no to jest to zerwanie z pewnym takim, no w, w, jakby to powiedzieć, no, po, po, podstawową zasadą, której do tej pory jednak niemiecka polityka się kierowała, czyli że jednak Rosja jest, jest, jest najważniejsza. I jeszcze mówi, nie, są, nie są w stanie się ciągle rozstać ze zrób, tak, Zróbmy Tak, zróbmy zupełnie inaczej. To znaczy uznajmy rzeczywistość, jaką jest. Przez najbliższy, długi prawdopodobnie czas na wschodzie to Ukraina jest tak naprawdę państwem najbardziej obiecującym z punktu widzenia zarówno polityk i stosunków politycznych, Politycznych, jak i gospodarczych dla, 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 dla Niemiec, co jednocześnie pozwoliłoby według Kissingera od, odzyskać przez Niemców no, wiarygodność w polityce europejskiej, także w stosunku do partnerów w Europie Środkowo-Wschodniej, ale w ogóle w Unii Europejskiej. Wyjście z tego klinczu państwa, które jest. Hamulcowym, dlatego, że po prostu prowadziło przez 30 lat beznadziejną, szkodliwą dla wszystkich politykę, inwestując w, w reżim na, 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 na Kremlu. I, I druga rzecz, o której on pisze, opowiedzmy się jednoznacznie po stronie Amerykanów. Op, op, stańmy się znów. Potrzebnym dla Amerykanów sojusznikiem w Europie do budowania nowego porządku światowego. Mamy do tego instrumenty, mamy do tego kontakty na całym świecie, w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji. Bądźmy dla Amerykanów znowu użyteczni. No, tak jak można by powiedzieć, że tak dzisiaj wydaje się, to jest trudne do wyobrażenia, no bo Niemcy. Tyle błędów popełnili w ostatnim czasie, no ale po pierwsze, mają tą całą infrastrukturę, też międzynarodową, o której mówisz. Po drugie, jeżeli wydadzą na armię tyle, ile zapowiadają, co pewnie się stanie? Nie wiadomo w jakim czasie, ale prędzej czy później pewnie się stanie. Mają maszyny do tego i drukarki, gospodarkę, która jest w stanie zapewnić pieniądze na to, żeby było ich na to prędzej czy później stać. Więc nie cokolwiek mają, społecze sobie... mają społeczeństwa. Tak, znaczy, to, 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 to jest ich zasadnicza słabość w realizacji akurat tego elementu. I tutaj ja społeczeństwa, jestem. Które jest gotowe? na Które jest, które jest gotowe, gotowe, tak, no, które tak, jest gotowe po prostu? No, no bo wiesz, może wyprodukować dowolną ilość czołgów, ale jak nie będziesz miał żołnierzy, którzy będą gotowi do tego, żeby brać udział w prawdziwych działaniach wojennych, czyli inaczej mówiąc, po prostu zabijać i być wystawieni na zagrożenie, że zostaną zabici, no to oczywiście te czołgi niewiele Jesz ci się przydadzą. I jeszcze mówić o tym wprost, co dzisiaj w Niemczech wiadomo, jest ciągle Więc bardzo. Więc tutaj trudniej. jestem dosyć sceptyczny, natomiast mm -hmm. uważam, że Niemcy w dalszym ciągu mają duży potencjał, i ten tekst Ishingera świadczy o tym, że są ludzie, którzy to rozumieją, do tego, żeby. Aby odbudować swoją pozycję, ja mówię o tym dlatego, żeby troszeczkę jakby stępić te takie przekonania, które są obecne w Polsce, że właściwie Niemcy to już kompletnie umoczyli, są skończeni i właściwie to już tylko i wyłącznie możemy się zastanawiać, jak my tu będziemy rozbudowywać swoją mocarstwową pozycję w Europie. Ten projekt, o którym mówiłem na początku, ten, który świtał jeszcze Brzezińskiemu w głowie, zbudowania właśnie takiego rdzenia bezpieczeństwa między państwami Francją, Niemcami, Polską i Ukrainą, to jest bardzo skomplikowana operacja, ale ona nie jest ona... niemożliwa, tylko wymaga bardzo delikatnego. I mądrego działania również z naszej strony. No, w dużym stopniu z naszej. <tot> tak jak można powiedzieć, że jeśli chodzi o Ukrainę, to wydaje mi się, że naprawdę postępujemy nieźle i bardzo dobrze inwestujemy również w naszą przyszłość i ja tutaj nie widzę jakichś wielkich błędów, a wręcz przeciwnie, które popeł popeł popełni obecna władza, natomiast no, w polityce wobec Niemiec nie widzę tego e potencjału, tej szansy, tego otwarcia, tego rozumienia, że trzeba z nimi dalej prowadzić intensywną grę i, 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 i że tu można wiele osiągnąć. Ale też po drugiej stronie jest, znaczy, to jest to, tyle to, samo. To, ta blokada, jest Ta blokada obu, jest obustronna. Obu, obu tak i od kiedy y rozmawiamy o Niemczech już kilkanaście lat w różnych sytuacjach, to w zasadzie jest, jesteśmy coś w zbliżonej sytuacji takiego napięcia. No tutaj się rzeczywiście bardzo niewiele moim zdaniem z, zmienia yy, i wydaje mi się też, że no, bardzo możliwy jest także taki scenariusz, w którym te warunki nowe, które powstają dla nas korzystne. Ja się zgadzam y -y. z tym jak najbardziej. No mogą nie zostać przez nas później wykorzystane i że będzie trochę tak, jak ty powiedziałeś, to jest, moim zdaniem, taki realny scenariusz taki, że na końcu tego wszystkiego znowu Niemcy z Francuzem usiądą i jakby zadecydują o tym, jak to ma wszystko na końcu wyglądać, kto ma z tego mieć przede wszystkim korzyści a Amerykanie, ponieważ nie będą mieli za bardzo innej możliwości, innego wiarygodnego, bo tutaj mówimy też o wiarygodności um, partnera w Europie, na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej, pod postacią no, przede wszystkim jednak, jeśli mówimy o tym regionie, to Polski. No, po prostu dadzą temu wszystkiemu błogosławieństwo. Znaczy, my musimy rzeczywiście zacząć bardzo mocno pracować nad tym, żeby być w Stanach Zjednoczonych uważani za nie mniej wiarygodnego partnera w polityce bezpieczeństwa i polityce europejskiej niż, niż Niemcy. W polityce bezpieczeństwa myślę, że jesteśmy tak. Traktowani, natomiast w polityce jako europejskiej. Potencjał, już ta, nie jako, jako potencjał. Natomiast ja mówię o, jakby o, pewnym, o, pe, no. o pewnym takim kapitale wiarygodności, że jesteśmy przewidywalnym, bezpiecznym partnerem, na którym można oprzeć swoją politykę w Europie w całym szerokim kontekście amerykańskiej polityki międzynarodowej, która dla Waszyngtonu staje się dzisiaj coraz bardziej e, trudna. Ameryka będzie jak najbardziej potrzebować. W Europie spokoju, równowagi, przewidywalnych partnerów i będzie ich szukać. Jeżeli Niemcy znowu będą w stanie przekonać Waszyngton, że są jednak gotowi im to dać, że potrafią im to dać, pomimo tego, że zrobili mnóstwo głupich, bezsensownych rzeczy, to Amerykanie wybiorą takiego partnera. Zapewne, a to cały czas jest, no nie jest przesądzone, czy to pójdzie w tym nie czy jest. w innym kierunku, bo jak powiedziałeś, Niemcy mają swo swoje słabości i my mamy swój potencjał, który nagle urósł nieprawdopodobnie. jednak to nasza wiarygodność, Zgodę. która jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, i tak cały czas rosła tak? przez potencjał wszystkie urósł, rządy, a teraz jakby urósł bardzo po, dużo. Potencjał urósł, natomiast wiarygodność mamy dopiero do zbudowania. Jest moje, tak jest moje przekonanie. I nie bardzo widać kandydatów do tego, żeby tą wiarygodność budować po naszej stronie, ani po, my po naszej stronie polskiej, a w Polsce ani po jednej, ani po drugiej znaczy, stronie. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli decydujemy się na wykonywanie jakichś gwałtownych ruchów w polityce europejskiej, to musimy rozumieć ten kontekst. Bo oczywiście tak. ja jestem w stanie zrozumieć, że mogą istnieć bardzo poważne, sensowne argumenty polityczne, dla których ktoś decyduje się na jakieś takie bardziej gwałtowne, czy ostrzejsze ruchy w polityce europejskiej. Bo zgadzam się z tym, że jakby w tych różnych sprawach, które mamy z Brukselą, druga strona n, nie gra z nami nie w sposób uczciwy, uć, uć, a zwłaszcza w ostatnim czasie to bardzo wyraźnie widać. Ale jeżeli, więc ja, ale jeżeli się decydujemy na coś takiego, to oprócz tych argumentów wewnątrzpolitycznych, ja wiem z, Wybory w perspektywie roku. To, to wszystko jest zrozumiałe, ale jakby dobrze jest moim zdaniem pamiętać o tym, że istnieje ten szerszy kontekst, że my również gramy o naszą wiarygodność w stosunku do Stanów Zjednoczonych. To, I tę wiarygodność to... budujemy nie tylko sprawnie przerzucając sprzęt i inwestując w armię, ale też no właśnie poprzez relacje z innymi partnerami europejskimi, kiedy napinamy się z Brukselą. Nasza wiarygodność w Waszyngtonie, no, na znaczy rośnie. Musimy, znaczy, my musimy pokazać zdolność do y, przewidywalnego y, przy, przywództwa w naszym, y, w naszym regionie. Jeżeli będziemy no, zbyt łatwo wchodzić w jakieś takie, nie wiem, konflikty z Komisją Europejską, nawet jeżeli one będą zrozumiałe wewnątrz politycznie, to niestety będą, mogą przynosić nam szkody z punktu widzenia tych innych celów. A trudno uwierzyć, żeby przed wyborami, a do wyborów mamy jeszcze przecież rok z kawałkiem, coś się zmieniło w tej materii, bo politycznie nie jest to opłacalne. O, dla obecnej władzy, żeby zmieniać ten stan rzeczy, zwłaszcza, że po drugiej stronie jakby nie ma chętnych do, do obdarowania nas jakimiś specjalnymi benefitami. No, tak, Raczej jesteśmy mi się skazani. Os, 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 osiągnęliśmy pewien z, ko, z, stan taki pewny, pe, pe, pewnego, pewnego takiego. Niezmiennego konfliktu, ale, ale, ale też. Pytanie, że trzeba... czy ten konflikt jest niezmienny. Trochę też o tym Marcin Kędzierski mówi i pisze, Ta. tak, że, jakby, że to będzie trwało. Czy jest, rzeczywiście jesteśmy na to skazani, czy być może po wyborach ktokolwiek wygra? Bo jeśli również wygrają ci, którzy rządzą obecnie, to będą mieć zdolność do nowego otwarcia. Znaczy, jeżeli już weszliśmy w ten konflikt y, kilka lat y, temu, moim zdaniem nie do końca świadomi w w co tak naprawdę wchodzimy, ale to już jakby nie ma tak, dzisiaj już żadnego było. znaczenia, to już się stało. No to musimy mieć jakąś strategię, jak chcemy rozgrywać ten, ten, ten konflikt, w którym i tak będziemy, będziemy z całą pewnością pozostawać. Marek Cichocki, profesor Kolegium Civitas, bardzo serdecznie ci dziękuję. dziękuję. Dziękuję Państwu. Jeden z patronów prosił właśnie o rozmowę o polską, polską politykę. O polskiej polityce zagranicznej, o to czy Unia, Stany, czy Niemcy. Myślę, że to jest trochę odpowiedź na, panie, na pytanie, które pan mi zadał. Dziękuję bardzo patronom, szczególnie, którzy wspierają Układ Otwarty. Bardzo serdecznie namawiam wszystkich, którym podobała się ta rozmowa do, do wspierania, bo dzięki temu będę mógł prowadzić kolejne takie rozmowy. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia.